Wybory w Platformie zakończyły się, już tutaj proces wyborczy właściwie dobiegł końca, już wszystkie władze Platformy Obywatelskiej są wybrane. Co teraz, co dalej? Ja przypomnę, że to był długi maraton wyborczy, bo latem rozpoczęliśmy wybory od wyboru bezpośredniego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Został z nimi, jak wiadomo, ponownie premier Donald Tusk. Później odbywały się wybory w kołach, powiatach, regionach Platformy. Odbył się zjazd krajowy, który wyłonił Radę Krajową i w sobotę w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Krajowej, która kończąc ten proces wyborczy wybrała swój zarząd. To właściwie kończy okres wewnętrznych sporów, spekulacji, zamyka dyskusję o tym, kto będzie, kto nie będzie. I mam nadzieję, że zgodnie z tym, co mówił pan premier, przewodniczący Platformy, ruszymy w ten okres kolejnych wyborów, ale już do Europarlamentu, wyborów samorządowych i w 2015 roku już w pełni zmobilizowani i z sukcesem zarówno w wyborach majowych, później wybory prezydenckie przecież i samorządowe. I tak jak powiedział pan premier Donald Tusk, w 2015 roku ruszymy do wyborów parlamentarnych. Rzecz jasna po zwycięstwo w tych wyborach. Kolejne zwycięstwo. No tutaj trudne chwile, bo jednak ten proces wyborczy był bardzo trudny dla Platformy. Bo trzeba przyznać, że chyba to był pierwszy w takiej powojennej Polsce moment, kiedy wybory, wewnętrzne wybory partyjne były tak otwarte i tak upublicznione. Teraz trzeba się pozbierać. Co zrobić, żeby właśnie, czy ten lider będzie tym głównym motorowym? No to nie były pierwsze w Platformie wybory tak demokratyczne, one zawsze... Ale tak nagłośnione. Natomiast one rzeczywiście budziły trochę więcej emocji niż wcześniej. Pokazaliśmy, że potrafimy robić to przy otwartej kurtynie z podniesioną przyłbicą i nawet jeżeli są spory i konflikty pomiędzy potencjalnymi liderami, to lider jest jeden. Przywództwo Donalda Tuska zostało potwierdzone także wyborem zarządu, który stanowi silną drużynę, lojalną, dobrze współpracującą, mam nadzieję, w przyszłości z przewodniczącym partii. I myślę, że no, w tym trudnym okresie wyborów pozapartyjnych już, najważniejszych w końcu dla Polski, będziemy na tyle zjednoczeni i sprawnie funkcjonowali, że rzeczywiście te efekty, które zapowiedział pan premier, osiągniemy. To także będzie zależało od tego, czy w jakim stopniu zrealizowane zostaną te zamierzenia rządu w najbliższych dwóch latach, o których zresztą pan premier na posiedzeniu Rady Krajowej mówił. Dotyczą one edukacji, służby zdrowia, nauki, innowacyjności i tak i kilku jeszcze innych spraw. No ale przy dobrych prognozach gospodarczych, które mówią o wzroście w następnym roku o 3%, a w 2015 o 4% PKB, myślę, że to także się powiedzie i będziemy z lepszymi nastrojami przystępowali do kolejnych wyborów.